Wykład się będzie składał, nie będzie długi, będzie się składał z trzech części. Pierwsza to jest właściwie na pierwszym slajdzie. Czym my się zajmujemy w profilaktyce? Zasoby zafrasowanych ludzi. Tytuł jest troszkę zmieniony w stosunku do tego, co Państwo macie w programie. I to jest zmienione dlatego, ponieważ to właściwie jest cała treść wykładu, to znaczy jak to się odbywa i jak profilaktyka jest możliwa, jak ona działa. Działa zadziwiająco dobrze, akurat w tym naszym programie pilotażowym. W drugiej części wykładu powiem, dlaczego profilaktyka jest konieczna, to znaczy jak to jest, że musimy o tym myśleć. A trzecia będzie przedstawieniem wyników tego programu pilotażowego, o którym pani Agata Komisarz wspomniała. Pani Agata jest bardzo skromną osobą. Ja chciałem powiedzieć, że pierwszy raz mam takie doświadczenie, że się spotykam nie ze wsparciem, z entuzjazmem instytucji, która rzeczywiście współpracuje, czasami nas nawet motywuje do tego, żeby ten program rzeczywiście mógł się odbyć. Zasoby zafrasowanych ludzi. To jest taki skrót mnemotechniczny, to są trzy literki Z. Tam w pewnym momencie się pokaże na slajdzie Zorro. Właściwie po prostu po to, żeby to było łatwiej zapamiętać. O zasobach jest bardzo duża literatura, bardzo dużo różnych narzędzi pomiarowych. To, co akurat my używamy, to jest 7 takich rzeczy podstawowych, na tyle prostych, że każdy w zasadzie sam może ocenić, jakim zasobem dysponuje, czy w obrębie zasobu, jak sprawnie, bardziej sprawnie, mniej sprawnie się porusza. Okazuje się, że każdy z tych zasobów ma duży wpływ na nasze mentalne samopoczucie oraz na to, czy w przyszłości ktoś jest w obszarze zagrożenia depresją, jest w ultra wysokim obszarze ryzyka, albo może gdyby się sprawniej poruszać, czy jakoś lepiej harmonizować swoje zasoby, że na przykład można z obszaru zagrożenia depresją po prostu wyjść. Opuścić go na jakiś czas, na rok na przykład. Taka jest idea porady, żeby ona na rok wystarczyła. Ponieważ ten slajd jest trudno czytelny, przepraszam za niego, to jest jedyny taki trudno czytelny slajd, ja po prostu przeczytam. To jest fizyczność, stan psychiczny, samoocena, kontakty z ludźmi, rodzina, praca, życie towarzyskie, aktywność, sprawczość. Czy ktoś ocenia, że udają mu się rzeczy, czy że mu nie idą. I efektywność. Druga część tytułu, czyli zafrasowanie. To jest takie słowo trochę brzmiące staroświecko i ono powstało w toku wielogodzinnych takich dyskusji typu, ta praca typu burza mózgów, ona trwała około 60 do 100 godzin i problem był taki, konsultanci programu się pytali, no dobrze, ale jeżeli przychodzi ktoś do mnie, to jest osoba zdrowa. Zwłaszcza tutaj osoby z wykształceniem medycznym czy psychologicznym, to jak ja mam z nim postępować? Co mu jest? W pewnym momencie kolega Wojtek Drat, który tutaj jest nieobecny, powiedział, no tak, ale on jest może zafrasowany. Nam się to słowo spodobało i ponieważ zaczyna się na Z, znalazło się w tytule. Zasoby zafrasowanych zdrowych. Ten rodzaj obciążenia, takiego właśnie frasunku, z kolei bardzo łatwo zmierzyć. Na to jest narzędzie. Myśmy tutaj korzystali z doświadczeń głównie anglosaskich. Jest takie narzędzie, które pozwala ocenić swój stopień obciążenia. Wypełnia się samemu. Ono jest dostępne na stronie. Każdy z Państwa, bo może, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani jakimś wprowadzeniem czy w ogóle implementacją, czy wytworzeniem własnego programu, to narzędzie się sprawdza. Można wejść na stronę, to są takie dwa suwaczki. Pytania są proste, dotyczą życia wewnętrznego oraz dotyczą funkcjonowania, to drugie pytanie, takiego zewnętrznego, społecznego, na ile my jesteśmy skuteczni. Okazuje się, że odpowiedź pozytywna na oba pytania, że w wysokim stopniu tak, ja się nie czułem dobrze, tak naprawdę mi nie szło, przewiduje stan przygnębienny czy epizod depresyjny w ciągu roku z bardzo dużą dokładnością.
Więc, jeżeli ktoś jest całkowicie zdrowy, lekko przygnębiony i potrafi u siebie coś takiego wykryć, to też jest pewna praca wstępna. To znaczy, strona przygotowywuje beneficjenta programu, żeby on nabył pewnego jakby spojrzenia na siebie, prawda? Pewnego nawet języka, nauczył się, żeby określił u siebie później, jak to u niego działa. Może dojść do porady. Zdrowie. Tu jest ten Zorro, co ma ułatwić zapamiętanie, co leczy, co zapobiega depresji, że to są zasoby, które posiadają pewni ludzie zafrasowani. No, ze zdrowymi jest największy problem. I to nie jest żart, ponieważ program jest adresowany w ogóle nie dla osób chorych. Chorzy nas jakby w profilaktyce, brzydko mówiąc, nie interesują. To jest oferta dla osób, które są zdrowe. Kto to jest zdrowy? No, to jest ciągła walka, ale zdrowy generalnie to jest ten, no, czy pani jest chora, czy pan jest chory. Nie, ja się czuję zdrowy. Ja po prostu mam pewne problemy, proszę mi w tym pomóc, żeby nie było gorzej. To jest koniec pierwszej części wstępnej. Czy państwo macie jakieś uwagi, albo czy coś jest niejasnego? Bardzo proszę. Dobrze. Druga sprawa. Czemu profilaktyka depresji jest konieczna? Bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To są dane z województwa małopolskiego. Dane są estymowane z ostatnich, nawet nie z ostatnich, z lat, z 3 lat. Te dane, one powstają z pewnym opóźnieniem, dlatego to są troszkę, można powiedzieć, dane przestarzałe, ale wiarygodne. W poradniach psychiatrycznych, psychologicznych w Małopolsce, Małopolska to jest 3,5 miliona ludzi, trochę mniej, 3 miliony 300 tysięcy, ale też jest dużo studentów w Krakowie, można powiedzieć z górką 3,5 miliona. Leczyło się 221 tysięcy 800 osób. Z tych osób leczonych na poważne choroby psychiczne, takie, gdzie ten człowiek na pewno potrzebuje widzieć się z psychiatrą, często mieć regularne wizyty, leczyć się, może brać leki, może coś jeszcze. To jest 40 018 osób. To jest 40 018 osób zarejestrowanych w poradni NFZ. Tutaj zrobię pewną dygresję. Nie mówię państwu niczego nowego. Jak oglądałem stronę, bo mi polecił pan Dariusz Baran, który się gdzieś wymknął załatwiać pewnie sprawy jakieś związane z konferencją, od 2 lat na Lightboxie na tej stronie mówi wykład bez przerwy, non-stop, dr Andrzej Cechnicki, gdzie mówi o zasobach i zdrowieniu. I jak to się robi, że osoby chore na schizofrenię, czyli na bardzo poważną chorobę, też mogą wejść w jakiś stan remisji, zdrowieć. I używa tych samych pojęć, co myśmy wzięli i zastosowali tylko do kogo? Do osób, co jeszcze nie są chore. Ale punkt uwagi psychiatrów w zasadzie do ostatnich lat był skupiony na tej grupie osób. Leczy się, to jest koniec dygresji, na pozostałe zaburzenia leczy się 163 tysiące ponad osób, czyli to są osoby, które mają lżejsze choroby, zaburzenia nie tak ciężkie jak psychozy, depresje dwubiegunowa, albo w ogóle mają jakieś problemy, które nawet w klasyfikacji trudno znaleźć. Czy to jest dużo, czy to jest mało? W pamięci 222 tysiące. Czy to jest dużo, czy to jest mało na województwo? Tyle osób jest leczonych, tyle jest zarejestrowanych. Bardzo mało. To jest bardzo mało. Proszę popatrzeć. To są dane Witsiena. One jeszcze 2 lata temu się spotykały z lekkim niedowierzaniem i koledzy na poważnych zebraniach się pytali, albo dzwonili do Niemiec, czy ten pan Witsien, czy on po prostu dobrze liczy. Tak, to jest bardzo poważne niemieckie badanie i to jest pracownia, która przeprowadza je dla WHO drugi raz. Czyli oni mają już doświadczenie. Oni pisali zieloną księgę. Tam wyszła chorobowość życiowa 25%. W 2005 roku. W 2011 roku w starej Unii, Skandynawii, Szwajcarii. Chorobowość nie życiowa, to jest chorobowość roczna. To znaczy, to są ci, co w ciągu roku zachorują i to nie, że mają jakiś problem i pójdą po prostu porozmawiać gdzieś. Są ludzie zarejestrowani w poradniach. I odliczając tych, co się jednak wyleczą, prawda?
Bo jak ktoś miał reakcję, no to może pójdzie raz albo dwa i po prostu go odliczą w przyszłym roku. To jest 38,2%. Czy to jest dużo? No ja teraz powiem, to jest bardzo dużo. To jest tak jak na plakacie, który jest w szatni wyłożony, że co czwarte z nas ma problem. To no, można powiedzieć, to jest lekko powiedziane, bo to jest co trzeci z nas ma problem w ciągu roku. Ktoś go w przyszłym roku nie będzie miał, ale ktoś go będzie miał, prawda? W związku z tym jeszcze cofnę do tego slajdu. Pytanie tutaj by było, co robi 600 tysięcy ludzi w Małopolsce, którzy mają problem? I kto się nimi zajmuje? Czy dobrze policzyłem? Policzyłem lekko, prawda? Co, jakie to są problemy? O jakich problemach mówi to badanie, które jest liczone w Starej Unii? To są 27 krajów. Mnie jest przykro to cytować. Dlaczego? Ponieważ nie udało mi się dotrzeć do statystyk, które opisują chorobowość w Polsce. Po prostu, według tego, co ja wiem, nikt tego nie prowadzi. Więc jak my mówimy o poważnym traktowaniu psychiatrii, o profilaktyce, musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy w kraju, gdzie mimo zaangażowania wielu ludzi, osoby, które odpowiadają, że tak powiem, na samym szczycie za to, nie traktują tego poważnie. Nawet nie wiadomo, ile osób ma renty z powodów psychiatrycznych, bo takich statystyk ZUS nie prowadzi. To są konkretne pieniądze, prawda? Więc wracając do slajdu, jakie to są te problemy, powiedzmy, lżejszego kalibru? Zaburzenia lękowe to jest z tej dużej grupy 14%. Spora grupa cierpi na bezsenność, podobna na depresję. Czemu aż taki duży procent wyszedł? Ponieważ doliczono zaburzenia młodzieży i doliczono też intelektualne deficyty u osób starszych i tu zależnie od wieku, to jest jedna osoba na 100, a w starszym wieku, powyżej 80 lat, to już jest prawie 30%. Stąd można by estymować i według danych też polskich, dokładny profesora Rybakowskiego, nie ma dokładnych, no trudno, żeby liczył, co się w Małopolsce dzieje na przykład, a na tym się chciałem skupić, ale można by szacunkowo, według danych Kuipersa to jest człowiek bardzo zaangażowany w profilaktykę, to byłaby taka grupa ludzi, więc jeżeli jest leczonych 221 800, to znaczy, że wobec tej epidemii depresji ona na razie jest cicha, że w ciągu najbliższych kilku lat dołączy do tego około 300-400 tysięcy osób. Tak wychodzi ze statystyk. Mnie się w to nie chce wierzyć, jak ja to mówię, ale na Zachodzie też w to nie wierzyli, a tak mają. W związku z tym ani nikt nie będzie miał za co tych chorych leczyć, ani nie ma tylu psychiatrów i psychologów. Po prostu nie będzie się miał kto nimi zająć. To według mnie, dla mnie osobiście uzasadnia, że profilaktyka jest konieczna. Że po prostu musi być, bo inaczej staniemy wobec problemów, z którymi nie będziemy mieli środków, możliwości sobie poradzić. Czy do tego są jakieś pytania? To są takie dane trochę może szokujące. Ja nie chcę, żeby takie były, no ale musimy wiedzieć, prawda? Jeżeli mamy edukować innych, my musimy też wiedzieć. Bardzo proszę o jakieś pytania. Tu niejasności może być sporo w tych sprawach. To są rzeczy dość nowe. Przechodzę do przedstawienia wyników programu pilotażowego, czyli trochę schodzę na ziemię z tej dużej statystyki. Pilotaż to jest koniec 2012 roku. Mowa była o 75 osobach, które wzięły udział w tym programie, bo na tyle mieliśmy czas i możliwości. Program jest profilaktyczny, ale jest wspierający i edukacyjny. Czyli edukacją zostało objętych, my liczymy, że znacznie większa grupa ludzi. To na przykład na Facebooku strona była lajkowana 10 tysięcy razy. Oryginalnych wejść było ponad 1000, między 1000 a 2000, nie pamiętam dokładnie. A poprzez spot telewizyjny myślę, że spora grupa ludzi, zwłaszcza takich siedzących w domach, oglądających telewizję, czyli to jest grupa ryzyka depresji, prawda? Przyszli konsumenci leków przeciwdepresyjnych. Jeśli my nic z tym nie zrobimy, to jest prawdopodobnie
usłyszała coś na temat, że jest depresja i ewentualnie można coś zrobić, żeby temu zapobiec. Statystyki, które teraz przedstawię, i pozwoliłem sobie na opisowe przedstawienie, po prostu, żeby nie wyświetlać tabelek, dotyczą tych 75 osób. Wśród nich dominowały panie, to było 64% osób. To były osoby wykształcone, z wykształceniem wyższym, prawie połowa, średnim, i większość mieszkająca w Krakowie. Spodziewaliśmy się, że przyjdzie na program bezpłatną poradę profilaktyczną głównie grupa osób mających dużo czasu, więc na przykład bezrobotni, czy osoby, czy renciści. Tak się nie stało. W tej części pilotażowej programu właściwie wszyscy pracowali lub studiowali. Czyli przyszły osoby, które rzeczywiście były jakoś zafrasowane, coś im przeszkadzało w funkcjonowaniu, chciały znaleźć jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić. Ogólne problemy ze zdrowiem zgłaszała połowa osób, to znaczy tylko 3 osoby mówiły, że chorowały na depresję, czy leczą się u psychiatry, natomiast szereg osób miało jakby dodatkowe problemy zdrowotne, ze zdrowiem somatycznym. Co najciekawsze dla nas i co stanowi dla nas dużą motywację, żeby dalej ten program prowadzić, to jest, że w miesiąc po poradzie cała ta grupa jest objęta jakąś troską. To znaczy my się pytamy po miesiącu i po pół roku, co ta porada dała, czy był jakiś efekt, jeśli był, czy udało się go wdrożyć. Okazało się, że wśród osób, które się zgłosiły, a wskaźnik tej depresyjności był u nich dość duży, u połowy z nich obniżył się do granic normy, co oznacza, według tych wyników, 50% skuteczność porady. Ja chciałem powiedzieć, że to jest mała grupa i to jest badanie pilotażowe, więc ono może być obarczone pewnym błędem, na przykład błędem takim, że się otwiera jakiś nowy program i ludzie idą z entuzjazmem, w związku z tym też wyniki są tak dobre. Natomiast ta skala no, jest sporą motywacją do dalszej pracy, ponieważ nie wiem, jaką leki przeciwdepresyjne mają skuteczność. Według różnych firm różną, no, tak się mówi, prawda? Więc z tym, że oczywiście nie można tego porównać, bo leki dajemy komuś, kto już jest chory, prawda? A tutaj takich osób nie było. Więc niemniej jednak nas to przynajmniej zachęciło. Tutaj właśnie. I gdzie nastąpiła poprawa? Według oceny tych osób, no kwestionariuszu zasobów, poprawa nastąpiła w takim sensie, że one są bardziej zadowolone ze swojej pamięci skupienia uwagi, kontaktów z rodziną i zdolności do radzenia sobie z codziennymi sprawami. Bardzo dziękuję za uwagę.